Mamy dzisiaj zawody sportowo-pożarnicze. 33 drużyny z 7 gmin, także długo oczekiwane zawody. Przez 2 lata nie było w ogóle, bo oczywiście pandemia. Tak, ale dzisiaj, tak jak widzimy na stadionie, mamy pełny stadion strażaków, ochotników. Także myślę, że ta formuła będzie się utrzymywała dalej i te zawody będą organizowane. Także życzę wszystkim zwycięstwa. Konkurencje to oczywiście sztafeta pożarnicza i część bojowa, gdzie już słyszymy w oddali, tak, motopompy, stare, można powiedzieć, PO5 przygotowane do zawodów, do zbicia pachołków i tarczy. Także drużyny też wyćwiczone. Myślę, że sukcesy będą. Nasze jednostki przyjechały dwie drużyny, jedna męska, jedna żeńska, łącznie prawie 20 osób. Przyjechaliśmy się sprawdzić. Jak do tej pory mamy 15 numer startowy, drużyna żeńska ma pierwszy numer startowy. W gminie Biała Podlaska mamy pierwsze miejsce. Po sztafecie zarówno drużyna męska i żeńska zajmuje pierwsze miejsce. W zawodach pożarniczych startowałyśmy po raz pierwszy. Był lekki stresik, ale jest w nas duch walki. Dlatego też zarówno sztafeta, jak i bojówka poszły nam bardzo dobrze. Mam nadzieję, że w przyszłym roku dzięki ćwiczeniom i doskonaleniu siebie będzie jeszcze lepiej.